Prosimy o zejście z jezdni. Prosimy o nietamowanie ruchu. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą demonstrację. Jako przewodnicząca zgromadzenia STOP Kopalni Żwiru w Bukwałdzie otwieram demonstrację. Oparnio moja miła, rodzinna ziemio ma, tyś mnie do snu tuliła, miłością pieśń matka. Zdradziecko byłaś cienna, bo chytry był nasz wróg. Nie pali słomej pęta, rozerwał dziś sam Bóg. Nie pali słomej pęta, rozerwał dziś sam Bóg. My w armii wierne dzieci kochamy ten nasz kraj. Po latach buza mieci zabłysnął szczęścia raj. Olsztyński zamek stary krzyżactwa mieścił ród. Dziś polskie nam sztandary i odrodzenia cud. Dziś polskie nam sztandary i odrodzenia cud. Jest to demonstracja pokojowa. Jesteśmy tu po to, by pokazać, że nie ma naszej zgody na niszczenie krajobrazu, przyrody, zabytków, naszego życia. Jesteśmy tu, by pokazać naszą solidarność, naszą siłę, naszą determinację. Jesteśmy tu po to, by apelować o wsparcie i pomoc. Dolinie Środkowej Łyny, wsią Bukwałd, Barkwedę i Brąstwał grozi ogromne niebezpieczeństwo. Kopalnia Żwiru w Bukwałdzie i jego transport to zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. To katastrofa ekologiczna i ogromne straty dla naszych wsi. Żyć nam dajcie! Kopalnie zatrzymajcie! Żyć nam dajcie! Kopalnie zatrzymajcie! Żyć nam dajcie, 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 kopalnie zatrzymajcie! Mieszkanki i mieszkańcy mobilizują się do działania. Protestują przeciwko pomysłowi zniszczenia naszych wsi. Nikt z nas nie chce kopalni Żwiru w Bukwałdzie. Nie chcą jej nie tylko osoby, które mieszkają tu od urodzenia, ale również ci, którzy niedawno dołączyli do naszej społeczności. Nie chcemy kopalni Żwiru dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. Dziś demonstrujemy, ale na co dzień to my płacimy podatki. Dbamy o nasz krajobraz, nasze życie, naszą przyszłość. To my wiemy, jak chcemy żyć. Mamy prawo do wygłaszania naszego zdania i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, które będą na nas oddziaływały. Nic o nas bez nas. 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 Wiemy doskonale, że kopalnia Żwiru i jego transport to katastrofa ekologiczna i społeczna. Stop drzwi rowni! 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 Stop drzwi rowni!
gminnych i dróg powiatowych. Stop żwirowni! Stop żwirowni! Stop żwirowni! Stop żwirowni! Stop żwirowni! Stop żwirowni! Kopalnia żwiru i jego transport to zniszczenie cennych zabytków historycznych i przyrodniczych. Stop żwirowni! 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 Nie chcemy żyć w hałasie, kurzu, spalinach. Pozwólcie nam żyć w zgodzie z naturą. Nie niszczcie naszej małej ojczyzny. O Warmię zadbajmy, żwirownię zatrzymajmy. 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 Mówimy głośne nie kopalni żwiru w Buchwałdzie i transportowi kopalin przez nasze wsie. Nie dla żwirowni, tak dla Łyny. 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 Przekazuję pani staroście, pani wicestaroście Joannie Michalskiej przygotowane przez zespół ekspertów Komitetu Ochrony Doliny Środkowej Łyny uzasadnienie naszego protestu z argumentami merytorycznymi przeciwko pomysłowi kopalni żwiru w Buchwałdzie, zachowaniem dziedzictwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego Doliny Środkowej Łyny. O Warmię zadbajmy, żwirownię zatrzymajmy! 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 Pani starosto, bardzo bym prosiła, żeby pani skierowała słowa otuchy dla nas wszystkich tutaj. Ja jeszcze chciałam podziękować pogodzie, że przestało padać. Dzień dobry, witam państwa serdecznie w imieniu swoim, jak i również pana starosty Andrzeja Bako, który no nie mógł akurat dzisiaj tutaj z nami być. Szanowni państwo, co ja wam mogę powiedzieć? No, ja przede wszystkim reprezentuję was, tak? No ja jestem radną powiatu, jestem też również członkiem zarządu, ale chciałabym wam powiedzieć, że ja zawsze byłam z ludźmi i ja naprawdę jestem dla was i z wami. I na pewno sytuacja, która zaczyna się tworzyć dla nas wszystkich jako społeczeństwa może nie być korzystna. I w całym tym procesie będziemy bardzo mu się przyglądać wnikliwie. Dziękuję za państwa naprawdę i ten dokument, w sumie państwo naprawdę dużą pracę wykonali nad tym, żeby wskazać, jakie wartości, jakie cenne rzeczy są do ochrony u nas, na naszej Warmii, w waszym środowisku, ale nie tylko, bo jak już zdążyłam się zapoznać wcześniej, są to i inne gminy, jest to w sumie spory obszar. I nie jest on nam obcy. My też dostrzegamy jako starostowie, że trzeba dbać o naszą tradycję, kulturę. My taki mamy drobny upominek też dla państwa, jako że to jest pokojowa, tak? Jeszcze. No jeszcze, miejmy nadzieję, że taka zostanie do końca. I chcielibyśmy państwu pokazać, że my to widzimy i my dostrzegamy, tak? Dbamy o szlak Świętej Warmii, który też i przechodzi przez wasze tereny i na pewno mamy to bardzo w sercu i na uwadze. Także miejmy nadzieję, że to, iż państwo jako społeczność potraficie się tak zorganizować, jest bardzo cenne i osiągnie dobry rezultat. Także jesteśmy z wami na pewno. Dziękujemy! Drodzy państwo,
teraz, żeby Państwu przybliżyć, z czym my się poramy i co nam może zostać zabrane, poproszę o głos Panią Mariolę Banaś. Będą to głosy naszych przedstawicieli, naszych sołectw. Jako mieszkanka Buchwałdu bardzo proszę, aby powstrzymać wirownię w Buchwałdzie. Jest to wielkie niebezpieczeństwo dla nas, dla mieszkańców, dla naszych dzieci. Chcę, aby moje dzieci, nasze dzieci chodziły bezpiecznie do szkoły, żeby bezpiecznie przechodziły przez pasy. Gdy będą jeździły wielkie ciężarówki z piachem, to może być naprawdę, naprawdę niebezpieczne. Stop żwirowni! 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 Chciałabym, aby nasi mieszkańcy, nasze dzieci miały czyste powietrze, czystą wodę w jeziorze, aby mogły się cieszyć wspaniałych wakacji, jakie my mieliśmy, jakie ja miałam w dzieciństwie. Powstrzymajmy żwirownię w Buchwałdzie. W spokoju żyć nam dajcie, żwirownię zatrzymajcie. 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 Poproszę do mikrofonu doktor inżynier Magdę Dudek. Wpływ kopalni na wody gruntowe, studnie, jeziora, uprawy i lasy. Witam Państwa serdecznie. Chciałabym powiedzieć, że eksploatacja kopalni żwiru i piasku będzie miała bezpośredni wpływ na wody podziemne na obszarze nie tylko samej żwirowni, ale przede wszystkim na przyległe tereny, budynki mieszkalne i ekosystemy. W tym na obszar objęty ochroną Natura 2000, warmińskie buczyny. Urozmaicona rzeźba terenu, różnorodność roślinności, obecność naturalnych zbiorników wodnych nadają temu obszarowi specyficzne i wysokie walory krajobrazowe. Obniżenie zwierciadła wód gruntowych bądź jakiekolwiek zachwianie stosunków wodnych niekorzystnie odbije się na obszarach chronionych, które bezpośrednio przylegają do złoża. Są to tereny w dużej mierze zabagnione, gdzie znajdują się cieki wodne, leśne mokradła, a w niewielkim odstępstwie także jezioro Buchwałdzkie. Większość terenu pokrywają mezofilne lasy liściaste. Istotny jest tu udział wód powierzchniowych, mokradeł oraz bagiennych lasów olszowych. Należy pamiętać, że jest to obszar chronionego krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. Wszystkie drobne cieki wodne i zbiorniki wodne są tu ze sobą połączone szeroką siecią hydrogeologiczną. Tak duża ingerencja w środowisko naturalne spowoduje nieodwracalne i daleko idące negatywne skutki nie tylko dla środowiska, ale dla nas wszystkich. W bezpośrednim sąsiedztwie terenów objętych obszarem wydobycia kopalin znajdują się gospodarstwa domowe czerpiące wodę z przydomowych studni zasilanych przez wody podziemne. W momencie wydobycia kruszywa poziom wód gruntowych znacząco opadnie, a mieszkańcy zostaną pozbawieni źródła wody pitnej. Kto wówczas weźmie za to odpowiedzialność? Kto w takiej sytuacji zapewni im dostęp do wody? Czy potencjalny inwestor albo gmina Dywity na własny koszt podłączą te gospodarstwa do sieci wodociągowej? W dobie kryzysu, jaki dotyka większość świata w związku z niewielkimi zasobami wody pitnej, nie możemy sobie pozwolić na ich dodatkowe ograniczenie w wyniku nieodpowiedzialnych decyzji. Na etapie kompletowania dokumentacji związanej z uruchomieniem kopalni żwiru inwestor zobowiązany jest do przedstawienia interpretacji warunków hydrogeologicznych. Jednak już teraz, śledząc zasobność tych terenów i ich struktury hydrogeologiczne, a jednocześnie opierając się na przykładach innych tego typu inwestycji, możemy być pewni, wydobycie kruszywa w tym miejscu będzie miało negatywne skutki na bilans, układ i profil hydrogeologiczny przyległych terenów. Dlatego nie pozwolimy na to, żeby zniszczono tak cenne krajobrazowo i cenne dla nas ludzi tereny, jakimi są Dolina Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny i Natura 2000 Warmińskie Buczyny. Tam jest nasze życie i tam my żyjemy na co dzień. Nie dla żwirowni, tak dla Buchwałdu! Nie dla żwirowni, tak dla Buchwałdu! Nie dla żwirowni, tak dla Buchwałdu! Nie dla żwirowni! Tak dla Buchwałdu! Nie dla żwirowni! Tak dla Buchwałdu! Zapraszam serdecznie sołtys z Brązfałdu, panią Jagodę Wojciechowską,
degradacja naszych dróg. Nasze wsie, nasze malownicze wsie położone są wzdłuż drogi powiatowej z Dywit do Bukwałdu. Zabudowane są domami usytuowanymi w odległości od kilku do kilkunastu metrów od drogi. Większość domów zostało zbudowanych jeszcze przed wojną na słabych fundamentach. Utworzenie kopalni żwiru w Bukwałdzie i wywóz kruszywa setkami 40-tonowych ciężarówek tymi drogami spowoduje kompletne zniszczenie i tak już kiepskich i wiecznie remontowanych dróg. I przede wszystkim pękanie fundamentów i ścian naszych domów. Na skutek lokalnego trzęsienia ziemi przez całodobowy przejazd ciężarówek ze żwirem grozi nam katastrofa ekologiczna i społeczna. Nie możemy dopuścić do wymazania historycznych miejscowości Brunsfałdu, Bukwałdu, Barkwedy z mapy Warmii, Polski i Europy. Drogi rozjeździcie! Życiu zagrozicie! 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 Zapraszam serdecznie doktor habilitowaną Stanisławę Koronkiewicz, mieszkankę Bukwałdu, która powie nam i przybliży zatrucie i dewastację środowiska, życia i zdrowia ludzi. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie jeszcze raz mieszkańców Bukwałdu, Brunsfałdu i też Państwa z Olsztyna. Ja chciałam powiedzieć, że w sumie od 17 lat już mieszkam w Bukwałdzie i łączę swoje życie również z Olsztynem, które w dalszym ciągu kocham. Mogę śmiało podpisać się pod hasłem Olsztyn kocham, czyli OK. Proszę Państwa, ja pamiętam, jak te 17 lat temu po raz pierwszy pojawiłam się w Bukwałdzie. Zachwyciłam się tą wsią. I to była bardzo szybka decyzja, podjęta może niezbyt rozsądnie, ale czasami mawia się, że decyzje w ten sposób podjęte później skutkują bardzo ważnymi, ale też bardzo mądrymi decyzjami. I powiem Państwu, że nigdy do tej pory nie żałowałam tej decyzji. I to skutkuje też tym, że jestem teraz tutaj z Państwem i będę się z Państwem starać też walczyć o powstrzymanie tej katastrofy ekologicznej i społecznej, którą tutaj mamy. Proszę Państwa, Bukwałd jest pięknie położony na pagórkach, jest bardzo blisko natury. Jest to jeszcze wieś, która nie została zniszczona i zadeptana przez turystów. Jeśli Państwo nie wierzą, to zapraszamy, można obejrzeć. Jednak, proszę Państwa, mamy rok 2020. Jak Państwo pamiętacie, w marcu przekonaliśmy się, że nic nie jest nam dane na stałe i na pewno. Mamy w tym roku już problem z koronawirusem, a społeczność tych trzech wsi na B, czyli Brunsfałdu, Bukwałdu i Barkwedy oraz innych okolicznych wsi spotkała się z zagrożeniem odebrania naszego spokojnego życia i obniżenia naszego statusu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Proszę Państwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity jest jednoznaczny zapis, który określa, że wieś Bukwałd powinna zostać objęta ochroną ze względu na zachowanie tzw. walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale rok temu obchodziliśmy taką bardzo okrągłą rocznicę, 675 lat od momentu założenia Bukwałdu. Przed lokacją mieszkali tam Prusowie, są zachowane kurhany staropruskie jeszcze z epoki żelaza. Są to naprawdę bardzo cenne historycznie, krajobrazowo-przyrodniczo tereny. Budowa oraz działalność kopalni piasku i żwiru powoduje zawsze ingerencję w szeroko rozumiane środowisko naturalne. Wymusza ona konieczność stworzenia pewnej rozbudowanej infrastruktury zakładu. Wymusza stworzenie nowych obiektów przemysłowo-administracyjnych. To niesie ze sobą w sposób nieodwracalny i taki nieodwołalny
pewne oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe. Mieszkańcy Buchwałdu obawiają się obniżenia poziomu wód gruntowych. Będzie to skutkowało brakiem wody w studniach okolicznych gospodarstw. Również spadkiem planowania upraw. Proszę Państwa, też może zagrozić cennym przyrodniczo chronionym obszarom, na przykład obszarom Natury 2000 Warmińskie Buczyny, naszemu ukochanemu lasowi. Zanieczyszczenie środowiska ściekami bytowymi to jest też realne zagrożenie. Osiadanie i odkształcanie powierzchni terenu prowadzące w skrajnych wypadkach do zmian naprężeń skalnych powoduje wstrząsy sejsmiczne. Szczególnie będzie to groźne, jeśli chodzi o nasze domy. Zanieczyszczenie powietrza, głównie w wyniku emisji cząstek stałych, pyłów oraz zanieczyszczenie gazów z pracy sprzętu pomocniczego będzie szkodliwe dla nas wszystkich. Poza tym obecność kopalni żwiru będzie powodowała ponadnormatywną emisję hałasu. Będzie bardzo, bardzo głośno. Wydobycie i transport żwiru przez Buchwałd i okoliczne wsie grozi dewastacją środowiska i katastrofą ekologiczną. Proszę Państwa, życie w zgodzie z naturą i ekologia to nie jest puste hasło. To nasze prawo do życia w zdrowych i bezpiecznych warunkach, o które będziemy walczyć. Ekologia tak, dewastacja nie. 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 Dziękuję Ci bardzo, Stasiu. Teraz poproszę Panią Marię z Fundacji Albatros, z Ośrodka Naszych Dzikich Ptaków, która by przybliżyła nam po prostu, co stanie się z naszym szpitalem dla ptaków. Maria Meli, brawo, witamy! Witamy serdecznie Panią Marię. Witam Państwa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Duża przyjemność, satysfakcja, że mogę tutaj razem z Państwem spróbować coś wspólnie zadziałać, może kogoś przekonać, może uda nam się coś fajnego zrobić. Ja przez wiele lat byłam wojewódzkim konserwatorem przyrody i w jakiś sposób odpowiadałam za tą przyrodę. Myślę, że zrobiłam dla niej w województwie bardzo dużo. Pamiętam, że kilkanaście lat temu już były przymiarki do tej żwirowni. Jakoś nam się udało to wtedy zatrzymać, skończyć myślenie, skończyć rozmowy i było fajnie, wydawało nam się, że tak już będzie. Natomiast to, co w tej chwili zaczyna się dziać i w jakim tempie, to delikatnie mówiąc przeraża nas, bo to wszystko, co zostało tutaj przez Państwa powiedziane i przygotowane, są to piękne słowa, bardzo mądre, mówiące o prawdzie tego terenu, o wartościach tego terenu. I nie wyobrażam sobie, żeby w takim miejscu i przyrodniczym, o takich wartościach i kulturowych miała powstać żwirownia, która, kilka dróg nam wybuduje, zasypie? Jakie to porównanie? Jak to się ma? Do czego i jak? To w ogóle nie ma, trudno o tym mówić. Ja bym chciała również powiedzieć o walorach przyrodniczych. Tereny, jakie otaczają tą gminę, te miejscowości, są bardzo bogate w przyrodę. Występuje wiele gatunków rzadkich, zagrożonych, objętych ochroną strefową, typu orlik krzykliwy, orzeł bielik, można wymieniać wiele innych, ale rzeczą, o której jeszcze nie było tu powiedziane, to jest ośrodek rehabilitacji zwierząt, ptaków w Buchwałdzie. Myślę, że społeczeństwo nasze olsztyńskie zna to, bo kupę ludzi, tak jak tam w tej chwili często bywa, kupę ludzi przywozi własnymi samochodami o różnych porach dnia i nocy te ptaki, czy zwierzaki, którym się coś tam przytrafiło z naszej winy, nie oszukujmy się. Tam one są leczone, tam są przetrzymywane i setki tych zwierząt jest wypuszczana na zewnątrz, za co oczywiście szacun dla tych, którzy to robią. Ale nie wyobrażam sobie, żeby przy takim ośrodku, jednym z większych w naszym kraju,
dającym tak ogromne szanse dla zwierząt, miała powstać żwirownia, która po prostu będzie nakazywała i będzie to konieczne zamknięcie tego ośrodka rehabilitacji. Dla mnie jest to po prostu niewyobrażalne. Dziękuję Państwu, to tyle, co chciałam przekazać. No trzymajmy się razem i trzymam kciuki. Ptakom, żyć dajcie! Żwirownię zatrzymajcie! 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 Bardzo serdecznie zapraszam panią Ewę Borkowską, naszą mieszkankę, naszą panią, która jest bardzo związana z naszymi zabytkami, która przybliży nam po prostu, co się stanie z naszymi pięknymi zabytkami. Witam. Powiem kilka słów o zabytkach, które całkowicie może zniszczyć działanie przyszłej kopalni kruszy. W Buchwałdzie, bezpośrednio przy trasie wywozu urobku kopalni, jest neogotycki kościół pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika z 1858 roku.